Cześć, z tej strony Jarek Tomczak. W dzisiejszym materiale chciałbym się podzielić z Wami takim tipem dotyczącym wycieków silnika, w szczególności z takim wyciekiem, jaki widzimy tutaj na zdjęciu, gdzie w zasadzie no nie da się stwierdzić, czy wyciek jest z skrzyni biegów, czy z silnika. W tym materiale postaram Wam się podpowiedzieć i wskazać metodę, która jednoznacznie jest w stanie określić, z jakim olejem mamy do czynienia. Mianowicie w tym konkretnym przypadku klient do nas dotarł z wyciekiem z silnika. Skąd wiemy, że jest to wyciek z silnika bez rozbierania, bez demontażu skrzyni biegów, a stąd, ponieważ korzystamy już od dłuższego czasu i możemy to polecić. Na zdjęciu widzicie testy olejowe. Te testy olejowe służą nam do oceny jakości oleju. Dzięki takiemu testowi możecie sobie sprawdzić, czy olej w Waszym silniku ma jeszcze, powiedzmy, no takie właściwości, jakie powinien reprezentować, czy może jest już rozcieńczony benzyną, czy też olejem napędowym. Więcej informacji na ten temat znajdziecie, wpisując w internet testy olejowe. Jest to wynalazek, a w zasadzie może nie wynalazek, tylko produkt, który jest dystrybuowany w Polsce. Jest to Polska Myśl Techniczna, opracowania techniczne do i dokumentację taką naukową z tym związaną. Ja postaram się podlinkować w komentarzu pod tym materiałem, natomiast mogę Wam powiedzieć swoją opinię z różnych doświadczeń prowadzonych na różnych autach. Byłem w szoku, jak jednoznacznie ten test olejowy jest w stanie potwierdzić zużycie oleju oraz również, jeżeli mamy określony, jaki olej był wlany do silnika oraz ile kilometrów temu, jesteśmy w stanie również ocenić generalnie, w cudzysłowie, zużycie silnika i wszelkie jego problemy. Natomiast wracając do tematu wycieku ze skrzyni, czy to jest uszczelniacza na wale, bierzemy sobie tutaj z tego właśnie wycieku te kilka kropli i podajemy je na tą próbówkę, na ten tester olejowy. Następnie bierzemy kilka kropli oleju ze skrzyni biegów i z silnika, opcjonalnie, ewentualnie. Ja Wam mogę powiedzieć tak doświadczalnie, tak jak miałem okazję tych testów już zużyć kilkadziesiąt, no jeszcze chyba setki nie przebiliśmy, ale to pewnie jest kwestia, no na pewno tego roku podejrzewam, że lada moment to przebijemy. W zasadzie nie zdarzyło mi się w przypadku skrzyni biegów, aby taki test dał nam taki wyraźny zanieczyszczony olej, jak to jest w przypadku silnika. W silniku jest dużo więcej tych zanieczyszczeń i też ten olej ma na pewno inny skład versus olej ze skrzyni biegów. Olej ze skrzyni biegów, jaki stary by nie był, to najczęściej po godzinie czasu od wykonania tego testu po prostu mamy taką jasną plamę z jakimiś tam zanieczyszczeniami, w zależności od tego, czy ten olej miał przebiegu 10 tysięcy, czy na przykład 210 tysięcy. Tych zanieczyszczeń może być tylko po prostu więcej. W przypadku nowego oleju oczywiście takich plamek nie będziemy mieli. Natomiast w przypadku oleju silnikowego, nawet jeśli będzie on wlany 100-200 km wcześniej, to zawsze będziecie mieli taką wyraźną olejową plamę. I tak było w przypadku tego konkretnego egzemplarza. Po pobraniu próbki tutaj, z tego miejsca, gdzie ciekło, jednoznacznie mogliśmy stwierdzić, że do wymiany jest uszczelniacz na wale. I teraz dla osób, które się trochę interesują
tem i chętnie się wypowiadają w komentarzach. Oczywiście, że standardowo sprawdza się poziom oleju zarówno na bagnecie w silniku, jak i w skrzyni biegów. Natomiast są takie ciężkie przypadki, tak jak na przykład ten tutaj, że w zasadzie i sprawdzenie oleju w skrzyni biegów, jak i w silniku nie dało nam żadnej odpowiedzi, ponieważ w tym konkretnym przypadku ten wyciek nawet po tygodniu jeżdżenia tego oleju na płycie silnikowej było tak mało, że w zasadzie nie było takiej możliwości, żeby to kapało poza tą płytę. Klient do nas zgłosił się z tym problemem, ponieważ diagnosta, który dosyć musiał mu skrupulatnie sprawdzać ten samochód, zauważył, że płyta jest po prostu tłusta i są ślady oleju. Natomiast nie mówimy o takim standardowym uszkodzonym uszczelniaczu, gdzie w zasadzie co staniemy, to mamy plamę pod samochodem. Tylko mówimy o takim, nazwijmy to, skromnym wycieku. Też należy pamiętać, jeżeli przyjeżdża do Was takie auto na diagnostykę wycieku i wyjdzie Wam, że na przykład sprawdzicie sobie poziom oleju w skrzyni i wyjdzie Wam, że tego jest oleju za mało, no to tak do końca nie możecie jednoznacznie powiedzieć, że cieknie ze skrzyni. Z tego względu, że też znamy takie przypadki, ba, nawet mieliśmy taki przypadek, że zrobiliśmy remont skrzyni biegów, wymieniliśmy uszczelniacz, bo w skrzyni brakowało 1,5 litra oleju, gdzie do skrzyni wchodziło 2 z hakiem, niecałe 3 litra. No i się okazało, że ciekło z uszczelniacza i z tego był wyciek, a po prostu poprzedni właściciel musiał wymieniać płosie, coś z tą skrzynią musiało się dziać, a gdzieś nie połączyliśmy kropek, bo też brakowało śrub przy mocowaniu łapy skrzyni i też się wpakowaliśmy na taki temat, że uszczelniacz był, można powiedzieć, że suchy, czysty, a tak stanowił on problem w tym konkretnym przypadku. Także sprawdzanie takie po bagnecie w przypadku takich niewielkich wycieków nie za wiele daje. Jeżeli są jakieś inne fajne, skuteczne, jednoznaczne sposoby, to oczywiście piszcie. My się posługujemy tymi testerami oleju i nam się to sprawdza. Póki co nas nie zawiodło, to w tym w temacie skrzyni biegów. Natomiast być może są jakieś lepsze sposoby i rozwiązania. Myślę, że temat skrzyń jest dosyć ciekawy, a mało informacji na ich temat jest w internecie, także postaram się Wam taką krótką playlistę, serię przygotować w tym temacie i podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z regeneracją skrzyń, bo trochę tych tematów przerobiliśmy i myślę, że mogę się jakimiś tutaj sugestiami z Wami podzielić. Także tip odnośnie sprawdzenia wycieku. My używamy testów olejowych, linki na temat, co to za rozwiązanie, informacje naukowe dotyczące tego, że to nie jest pic na wodę, oraz linki, gdzie to można kupić, znajdziecie w komentarzu pod tym materiałem. Jeżeli trafiłeś na ten kanał po raz pierwszy, to zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji, dania łapki w górę, napisania komentarza. Z uwagi na to, że dla użytkowników tego kanału oraz osób lubiących nasz fanpage na Facebooku przysługują Wam z tego tytułu profity, na przykład darmowe rozkodowanie winu fabrycznym dekoderem. Mamy w zasadzie większość popularnych marek tutaj na rynku polskim występujących. W takim raporcie znajdują się takie informacje jak kod lakieru, kod skrzyni biegów, pełne wyposażenie auta, także myślę, że dosyć wartościowe info, które w łatwy sposób jesteście w stanie dostać, plus masę informacji dotyczących możliwości sprawdzenia przebiegu, uzyskanie kodu do radia, czy też weryfikację historii powypadkowej swojego auta lub auta, którym jesteście zainteresowani. Dużo informacji macie w playlistach, te najpopularniejsze umieściłem w opisie materiału. Jeżeli macie jakieś pytania, czy to w temacie wycieków, to oczywiście możecie pisać. Jeżeli mamy taką możliwość, jest czas, żeby odpisać na komentarze, to oczywiście odpisujemy. Natomiast gdyby się tak nie zdarzyło, to na pewno znajdą się tutaj osoby, które będą Wam w stanie podpowiedzieć,
i bo właśnie taki jest przekaz tego filmu. Wrzucamy to po to, żeby się podzielić tą wiedzą, a nie pochwalić, że mamy skuteczne rozwiązanie na ocenę, z czego ten wyciek pochodzi. Ja Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję, pozdrawiam i słyszymy się w kolejnym materiale. Cześć!